Cześć wieczorem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, przepraszam, z Mountain Blade Bannerlord 2. Słuchajcie, gramy sobie, tutaj problemu z tym nie mam, ale jest problem, słuchajcie. Jest problem mianowicie taki, że trochę też grałem na tak zwanym offline, na pozaanteniu. I tak naprawdę nie robiłem nic konkretnego. Jeździłem jakieś tam hideouty, pokonywałem, zbywałem renomę. Ale problem jest taki, że tutaj się nic nie dzieje. Znaczy od powiedzmy godziny grania, bo tak powiedzmy to mniej więcej. To mniej więcej trwało. Od godziny grania mojej w tą jakże fajną grę. Nic się nie dzieje. Wojny nie mam. Bo nawet planowałem sam dwie wojny wypowiedzieć. Ale wojny nie ma, bo król nie chce wojny. I tak naprawdę ja jestem w takim rozkroku. Nie wiem, co mam zrobić z tym fantem. Zmarnowałem chyba, że ze 300 HP na to, żeby influenza, żeby wojny wypowiedzieć. I nikt nie chce, nawet moje klany nie chcą się zgodzić na wojnę. Zlikwidowałem armię, żeby zarabiać hajs. Bo znam, że jak nie ma wojny, to po co trzymać. To po co trzymać armię, to nie ma sensu żadnego. Więc zlikwidowałem te, wiecie, party moich ludzi. Jak będzie trzeba, to ja im mogę dać, wiecie, swoje wojsko podzielić. I to będzie jakoś działać. Ale tak naprawdę w tej chwili to ja jestem w autentycznym rozkroku. Morduję sobie jakichś bandytów. Atakuję hideouty. I tak naprawdę nic się nie dzieje. Kogo wziąć? Heavy Lancer. On będzie chyba. Sześciu tych. To Kazguard. Ja mogę jakoś zobaczyć jego staty? Chyba nie mogę. Dajmy tak, bo nie mają wyższy poziom. Może nie, nie mają. Dobra, dajmy tak. I atakujemy, ale no jestem w rozkroku. Nie wiem, co zrobić z tym fantem. Jeżeli po tym odcinku, jeżeli podczas tego odcinka nic się nie stanie, to ja myślę, że mamy naprawdę duży problem. Idzie ze mną? Bo jak tutaj nic się nie dzieje, no to jaki jest sens grać w ogóle? Ja tego nie rozumiem. Może jakieś mody odpalić wtedy? Może to jest jakieś wyjście? No bo jakoś pykło. Ile zostało? A nie to. Jest ok. No co oni pójdą za mnie, bo to są wierni ludzie.
Ale mam problem. Mam problem po prostu taki, że... Za daleko. Headshot, jak ja to trafiłem. Jeszcze tak dalej pójdzie i się nauczę strzelać. Jeszcze chyba jeden został, więc pójdzie. Pójdzie w miarę łatwo. Tak, kamieniami we mnie rzuca, dobra. Pytanie, ilu będzie tych byczków? O kurczaki. Hejcie, to się może nie udać, ale... No, jednak... Tutaj zadziałały moje levele i to, że moi ludzie mają tarcze i że moi ludzie jednak mimo wszystko dobrze walczą. To byli tylko brygandzi, ale to nie są, to chyba tam drugi, trzeci tier, więc u mnie było dużo, dużo lepiej. Jak ona mam wzrośnie, podejdźmy do zawodniki. Bo ja mam jednak sporo, że tak powiem, śmieci. Wypadałoby kupić troszkę dobrych rzeczy. O, konie proszę. Wojenne w każdej ilości. Może jakiś łuk, coś, ten, teges, majonez, pokażcie. Bardzo jak sam jak mój. Dobrze, sprzedajmy. Sprzedajmy śmieci. To na pewno są śmieci. No, you will pay. Tak się dziwię, czemu ja zapłacę, ale przez kupiłem tych koni dużo. Więc niech tak będzie. Oczywiście oddajemy wszystkich. Wojny nie ma, ciągle nie ma wojny. Turnament sobie odpuszczę, bo to nie ma sensu. Nie, może jak mi się skończą te trybuty, to może wtedy wybijemy wojnę. Mamy przez drugie Southern Empire Aserai. Może jak te trybuty się skończą, to to się coś tutaj ruszy, ale no ja jestem generalnie bardzo zniesmaczony tą sytuacją. Co mam, latać i gigantów rozwalać? Czy dzieci płodzić? Bez sensu. Mam tylko taki pomysł, jeden, bo bawiłem się w kowalstwo troszkę. I tak wpadłem na pomysł, żeby zmienić gubernatorów. Jakby zróbmy tak, weźmy Atrium Castle, to dajmy Lonsuna. Ciebie, kochana, zmienimy na Gopotera na Ali, bo to jest moja żona. A tutaj znowu dajmy Altę. I w tym zamieniłem gubernatorów, jak widzicie.
To może być o tyle sympatyczne, że tą babeczkę, gdzie mam miejsce, żeby ją zabrać, bo to jest moja siostra. Ja bym z przyjemnością tą siostrę zabrał do party, żeby ona walczyła, a pojadę do Epi, bo robię to kowalstwo. Jak nic się nie dzieje, to może właśnie trochę po ekspie, pokowalkuję, że tak powiem kolokwialnie, a moja żona będzie ze mną, będę zostawał w tym Epi i moja żona będzie mogła znowu zajść w ciążę. Może to jest jakieś wyjście. Głośno myślę, ale coś w tym może być. One są koło mnie, więc ja muszę zabić tych niestety diabłonków. To zrobimy zaraz. Bennacz Castle. Nie mam koni. Alte, take hero to the party. Teraz ona będzie z nami śmigała i walczyła, więc będzie jakoś ekspiła. To jest, myślę, korzystne. Tutaj spotnąłem to, to muszę to rozwalić. To jest na granicy, to są moje wioski. Fajnie byłoby to miasto zdobyć jeszcze. Ale to już raczej się nie uda w tym odcinku, może w następnym. Robimy to samo, czyli bierzemy ciężkich łuczników. I tak śmigamy. Będziemy do nich strzelać. Postaramy się ich wystrzelać jak kaczki. Tak. If I got will, if follow me. No matko. Dużo ich nie ma. Gdzie tu są wrogowie? Tam chyba typek siedzi. Tutaj nie ma ich dużo, jak to wyszlemy kaczuszki. O, tutaj patrzcie, jakie jeżo zwierzę. To też powinna być, myślę, łatwa sytuacja. To był taki strzał na aferę. Ale pykło. Kogo oni strzelają? Och, ty w życiu. O,
O matko, ale to był rzez. Dobra, idziemy. Został ostatni. No i oczywiście w walce z szefem tej całej szajki bandytów, przemytników, łotrów. Oczywiście nie będę walczył duela, tylko... Tylko dam moim ludziom łaskawie go zabić. Będę taki łaskawy. No bo może być ich dużo, ale... Ach, to... Nawet chyba nie muszę oddawać strzału. O, tam zazulec. No jakoś poszło. Może trzeba było celować w głowę, ale... Trochę się bałem, że moich trafi. Z moim celowaniem to wiecie jak jest. Było trochę ludzi, ale ja ich zaraz oddam. Gdzie jest najbliższe miasto? Dobrze. Więc teraz tak, potrzebujemy Tower District, potrzebujemy oddać więźniów, potrzebujemy iść do twierdzy i donatować drobców. No tych nie potrzebuję. Zawsze troszkę influence wskoczy. O, jeden, zawsze coś. Co możemy kupić? Oczywiście konie wojenne. Węgiel to zostawiamy, bo to mi się przyda do craftingu. Olej oddajemy, bo on nie jest wcale korzystny. Żarełko jakieś możemy kupić, żeby zbilansować dietę. Ser, piwko, no to piwko zawsze, mięsko też mam mało, kupmy. Oliwki już sobie odpuszczę. Nie przesadzajmy, mam też mało tutaj, więc zapłacimy sporo kasy, ale jakoś postaramy się to zmniejszyć. Poza tym 4000, ja prawie 4 zarabiam teraz, jak pozbyłem się wiecie czego. Także słuchajcie, jedziemy do Epi. To powinna być moja żona. Moja siostra, zobaczcie, wam mogę to pokazać. Alte, moja siostra Alte, no w tej chwili mówię to z żalem i z bólem, ale dziecko, które się narodzi, nie bierze nic od rodziców. Absolutnie nic nie bierze. I ona nic nie umie. Jest jeszcze dzieckiem, ona nic nie umie. Sprzęt jakiś tam ma, jak pamiętam. Na razie słaby. Ja jej będę chciał kupić troszkę rzeczy. Kupię też chyba łuk. Postaram się jakoś polepszyć jej. Ja też jest nastolatka, dziewczynka, więc też nie będziemy się tutaj spinać. Jedźmy do Epi. No i w Epi pokażę wam, jak teraz spędzam czas w Bannerlordzie, czyli nijak. Jeżdżę od miasta do miasta i odpoczywam. Tak to niestety wygląda. Mogę sobie, wiecie, robić takie rzeczy, ale generalnie to jest Lipton, to tutaj nic się nie dzieje. Ganiam Lutersów. No bez wojny, tak naprawdę w tym układzie, w takiej sytuacji, bez wojny to jest naprawdę słabą. No, Mountainsów to zaatakuje sam, myślę. No nie jednak rzucają tymi lancami i to jest zawsze jest kłopot, bo z reguły taka zabłąkana lanca kogoś tam zabija.
Dwóch zabiłem, więc spoko. Aha, swojego konia. Już mniej spoko. Coś, ale ktoś ma zarobić strzałę, to lepiej nie, niż ja zarobiłem, a nie moi ludzie, nie? Ale ta awansowała, świetnie. Że musimy Alta jakiś łuk. Myślę ogarnąć. A, jeszcze miałem do tych moich ludzi poprzydzielać. Poczekajcie. To zrobimy zaraz. Ale najpierw pójdźmy do Epi, bo przecież ja, moi ludzie są jako wolne elektrony, a oni przecież mogą dowolić w bitwach moimi jednostkami. Poczekajcie. Co ja mam? Nic, więc to wszystko sprzedajemy. Konie. No wszystkie są mega wartościowe. Tu kupujemy wojskowego. I teraz mamy Altę. Czego ja od ciebie wymagam, moja droga? Wymagam od ciebie, żebyś była tak dobra i jeździła w siodle. Zawsze spoko. To jest lepsze od mojego. Okej. To ma słabe, weź sobie to. Czego od ciebie, Alte, kochana, jeszcze wymagam, czego od ciebie potrzebuję. Potrzebuję dać ci lepszy ekwipunek. Ale taki bez przesady, nie? Więc damy ci tak, brązowy hełm. Damy ci takie oto wdzianko. Damy ci lepsze buty. Imperialny. I czego nie masz? Nie masz rękawic. Już masz rękawice. Konia masz takiego... Jezu, jaki majątek. Pure blood puszczuje, dobra. To oddajemy. Potrzebuję ci kupić broń. Ja bym chciał, żebyś ty się uczyła na łucznika. Dajmy ci taki stepowy. Aha, nie mam bow skilla. No dobra, to masz na razie taki. Nagle Sword. W miarę długi jest, może coś lepszego bym ci znalazł. Ale za 10 koła miecz. Dobra, stać mnie. Już jesteś lepiej, moja droga wyposażona. Będziesz powoli wbijała łuk. I teraz tak. Ja muszę wejść w moją armię. Jak ja tutaj mam grupy? Ciebie. Formation 4. Formation 3. Mam 4 i 3. I teraz część moich jest już łucznikami, część jest innymi. Ja muszę to sprawdzić. Kto z moich ludzi ma łuk, a kto ma inne rzeczy? Wiem, że to trochę taka monotonna robota. Ale sprawdźmy, bo to chyba najprościej będzie pójść po łuku. Najprościej będzie pójść po łuku, bo to są ludzie z mojego tego. Łuk ma Altę. Łuk ma Altę, Sivur. Altę, Sivur, Zakusi, Mazaki. A no, co na to nie ma? Ciekawe.
Dobrze, że mam też tutaj nosuna, poczekajcie. No dobra. Powiedzmy, że na razie są oni, więc robimy. Ale te alczelki są w którym? W czwóreczce. Więc Alte musi iść do czwóreczki. I Sifu też musi iść do czwóreczki. A lancerzy są w trójeczce. Znaczy, ty idziesz do trójeczki. Ja nie potrzebuję konkretnej formacji. Wszyscy, którzy mogą łoić, że tak powiem, na blisko, muszą być w tej formacji. Iron Eye. Trójeczka. I czwóreczka, tak? Czyli Sifu i Alte są łucznikami. A ci są tutaj. I to jeszcze jest mega poukładane. Pytanie, gdzie jest mój brat? Bo przecież ja byłem święcie przekonany, że mój brat jest ze mną w parte. On też miał łuk. A ja go chyba gdzieś zostawiłem. Podejrzewam, że w momencie, w którym dałem go mego Bernatora, on został w tym zamku. Tutaj nic się nie dzieje, zobaczcie. Tragedia. Stoi Kindreville. Nam by się przydał do uczników też, ale... No ale co zrobić? Dobra. Jest jak jest. Więc pokażę wam, czym się teraz zajmuję. Tak naprawdę. Teraz nie mam nic do rozbierania. Mogę sobie pografajnować. Mamy 100. Mogę sobie zrobić jakiś miecz, ale nie mogę, bo nie mam części. Smelt nie mogę, czyli nie mogę zrobić wielu rzeczy. Ale materiałów mam sporo, więc mogę sobie pogafajnować, nie? Na przykład trochę węgla. Mogę. Nie mam iron. Zawsze słuchajcie coś, węgiel się przyda. Jakoś powoli ten level nabijam i po prostu wchodzę w trade, kupuję drewno, nie? Pokażcie mi, co tutaj macie z tych rzeczy właśnie. To będzie tutaj linen, szipkał, hardwood. Clay, salt, cotton, pottery, silver, velvet. Iron nie ma. Naprawdę jedyne, co mogę teraz zrobić, to wrócić do Smithiego i porobić węgiel, bo nie mam składników. Nie mam co roztapiać, bo wszystko głupio sprzedałem. Jak będę dawał wait sometimes, to tutaj jest moja żona chyba, prawda? I ja, wtedy jest szansa, nieduża, ale zawsze jest szansa, że... O, właśnie, to jest dokładnie moja żona. Jest szansa, że będę mógł z nią spłodzić kolejne potomstwo. Zabijmy lotelesów. Z prostego powodu. Lód, chodzi mi o lód, chodzi, żeby móc smeltować rzeczy. I mieć jakieś tam składniki na różne rzeczy. Niedużo, ale i słabe, ale to jest tylko do smeltowania, więc... I znowu wchodzimy tutaj. Nie mam, więc czekam. Szkoda, że nie ma wskaźnika.
Szkoda, że nie ma wskaźnika tego, ile masz tego poziomu, tak? To powinni to wprowadzić. Powinni to zdecydowanie wprowadzić, jestem za tym. Okej, co mogę teraz zrobić? Jakąś jękojeść, coś? 4. Na jakąś rączkę do czegoś. Wiecie, no ja chcę to robić. Chcę robić te rzeczy. Bo na tym ponoć można później fajnie zarobić, a teraz po prostu to by dawało jakąś, wiecie, coś do roboty. Więc wszystko można by tutaj sobie dziabać. Zdobywać jakieś lepsze materiały, ale do tego muszę mieć czas i muszę mieć możliwości. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze jeden dzionek. Żona mnie nie chce, no to pojedźmy tutaj, może jacyś lutejsi się znajdą. Nie będziemy już teraz tego sprzedawać dzielostwa. O, proszę. To będziemy 28 metelków. Lutejsów to jest zagrożenie dla ludzi, dla wieśniaków, więc trzeba ich pojechać. Nawet jakieś awanse wskoczyły. Naprawdę w ten sposób tak mi mijają teraz godziny, minuty przy banerku. Wojny nie ma. Nie mam co zdobywać. Dwa razy próbowałem wypowiedzieć wojnę. To król, mówiąc kolokwialnie, mnie wyśmiał i w ogóle nikt nie chciał wojny. To tak trochę nietypowo jak na Kuzaitów, nie? Wyobraź sobie, że takie ludy, powiedzmy, mongolskie, tatarskie, kozackie, bo to takie są mniej więcej, taki jest pierwowzór tych ludów, nie chce walczyć i tak naprawdę od dnia i tak dalej, mimo że jest najsilniejszy, bo to też jest, myślę, ważny czynnik, no, na chwilę obecną zajmujemy 1/3 mapy i co? Bo nic się nie dzieje, nie? Ganiam lutersów. Bóg wie po co. Wiecie, ja mogę jechać sobie do Epi i bawić się w bycie kowalem. Jak ten smelting mi rośnie. Troszkę rośnie, ale to bardzo wolno. Nie mam też focus pointa, żeby to powiększyć. Więc to będzie wolno szło. Mogę sobie powiększyć lutexów, tak? Na tym ma polegać film youtubera z tej gry, tak? Na autobitwa z 18 luteksami. Dopiero to jest żenujące. Tu było kilkunastu lutersów, a to niedobitki. No i patrzcie, no i nie ma co robić. Tak naprawdę jest Amba Fatima. Nie wiem. Zrobię tak, zesmeltujmy to do końca. Bo może to jest jakaś idea. Poczekajmy cały dzień. I zrobimy to jeszcze raz, słuchajcie. Zrobimy to jeszcze raz.
dajmy to do końca. Wszystko. To jeszcze jeden dzień odpoczniemy. Damy jakieś awanse, coś. Aha, chcą do niej się przyłączyć lutejsi. No to tak, faktycznie tego mi brakowało. Nie mogę tego zrobić, bo nie mam miejsca na materiały. Ja teraz mogę coś sobie porobić, ale to też tak naprawdę... To tak naprawdę w tej chwili nie mam materiałów, tak? Nie mam węgla, czyli musiałbym zrafinować węgiel. I mogę coś tam zrobić, powiedzmy. Może nie super. Czyli jestem generalnie teraz znowu. Znowu muszę odpocząć. To też jest głupie z odpoczywanie. To jest bez sensu. Czy rozumiem, że jest jakiś koszt, żeby to robić, ale to powinien po prostu mijać czas i powinno być ok, nie? A nie, że klikasz sobie. Ten czas powinien sam się regenerować. To załóżmy, że robimy miecz, tak? Możemy to zrobić. To też. No, róbmy. I zrobiłem miecz. Weapon crafted. One crafted. Dajmy to jest zygzak. I co to jest za miecz? Mogę też skraftować na przykład takie coś. No już nie mamy składników. Zobaczmy, ile ten mój miecz o nazwie Zygzak jest wart. 100 i 182. Okej. Okay. Ale są dosyć długie, więc to też nie jest tak, że to są najgorsze możliwe miecze. Zawsze coś, słuchajcie, co mi podniesie mojego skilla. O, patrzcie, 28 deksów. No podjedźmy do nich. Podejdźmy pogadać. Zawsze mi to podbiło skilla. On bardzo nie rośnie, bo nie mam w niego focus pointów. Możemy kupić wojenne konie. To jest zawsze spoko. Myślę, że możemy się chyba sprzedać. Ubranka też. To zostawię do kraftowania, tak? Żeby sobie robić jeszcze, ale to jeszcze lepsze bronie. Moje postaci jakoś tam wyglądają. A w grze, no w grze jest, słuchajcie, mizeria i w grze jest tragedia. Moja żona jest w twierdzy. Możemy z nią pogadać. A obawiam się, że niczego mądrego nie ugadamy. Super. No nic z nią nie pogadamy, z naszą małżonką. Dobrze sobie radzi, słuchajcie, jako lord, który jest gubernator tego miasta. Tak to, że ona tutaj jest, powoduje, że chyba 2,5 przyspiesza. Poczekajcie, jakie to było. Manage Town. To przyspiesza nam o 2,5. Czekajcie, co ona daje. Tak, w rzeczywistości się buduje. I ona to wykorzystuje, skubaniutka.
Tylko tak, patrzcie, security mi spada. Wiecie co, zróbmy tak, zróbmy tak. I co tu podnieść? Jak ja mogę security podnieść? Aha, są nierozwiązane wioski, sprawy wiosek. Czy musiałem jakieś misje porobić? Może nie dzisiaj. Jaki jest problem z wioskami? To zróbmy jeszcze jedną rzecz, słuchajcie. Ja po prostu zrobię to, co każdy prawilny obywatel. Kupię wszystko. Z moich wiosek. To też prosperity tych wiosek zwiększy. A mi tak naprawdę to nie robi. No nie, nie kupuję 100 ziarna, bo mi to, chociaż wiecie co, kupię i po prostu sprzedam. Wiecie, to są moje rejony i tak naprawdę te moje wszystkie wioski. Ja tutaj za punkt honoru mam, żeby one działały idealnie. Bo to nie jest czyjeś tam, to są moje włości, to jest moje miasto, to są moje zamki. I tak naprawdę tutaj musi być sielanka. Więc ja tutaj śmignę. Sprzedam te rzeczy. Ja mam na 20. Iron ore. Iron. Węgiel. To mi się może przydać. Tego to tak z połowy mogę spokojnie sprzedać. Mogę kupić ryb, mogę kupić oliwki. Mogę kupić więcej masła, mogę kupić zdecydowanie więcej wina, troszkę mięska. Mogę kupić serka. Tak, niech oni mają dobrą sytuację. Nam się czy ja potrzebuję iron ore tutaj. Nie, ja chyba tego nie potrzebuję. Węgiel się przyda, bo ja z iron nic nie zrobię. Tak naprawdę. Sprzedajmy to, żeby miasto lepiej prosperowało. I cóż, i mamy znowu stagnację i tak naprawdę nie wiadomo, co czynić. Ja zrobię to, co już robiłem dwa razy. I żałowałem tego. I będę pewnie żałował też teraz. Ale nie do końca mam alternatywy. Znaczy, no mój król, Kuzaita, Maciung, no jeden, kurde, z fajniejszych postaci takich w tej grze, bo zazwyczaj on chce walczyć i Kuzaici zawsze mają masę wojen. Mój król, krew w mojej krwi, słuchajcie. Uznał, że on jednak będzie lamą i on nie będzie walczył. On nie będzie walczył, bo to nie jest fajne. I zobaczcie, wchodzimy teraz w Kingdom. Wchodzimy w dyplomacji. I zobaczcie, nikt, wszędzie jest sytuacja, że support zero. Żaden z lordów moich nie chce wojny. A mamy taką przewagę. Ja mogę zaproponować. Nawet dać 100. Ale żaden z wiodących klanów już to wydałem. I nikt nie chce walczyć. Ja tego nie kumam. To jest jakieś chore. Ja tego nie rozumiem. Bo ja pytałem, to jest jakiś bug gry. Bo
Kurde, tak być nie może. Polityka. Czy mogę jakąś politykę zaproponować? Nie. No nie, to też nie. No nie. To bym zaproponował. Może być ciekawe. Będę dostawał więcej. No okej, to tyle, ale to... To też jest ciekawe, tylko nie ma poparcia. Przy nic nie możemy zrobić. Mamy trochę wiosek. Nasz klan jest... No teraz może nie jest zbyt silny, ale generalnie jest silny. Mam bardzo dużo członków i naprawdę idziemy jak burza. Ale wojny... Nikt nie chce. Wojny nic nie chce, ten sobie śmiga. Nie wiem, no, nie wiem, co tam zrobić. Ty byś stworzył to party, no, ale to... Nie mogę, muszę być, nie mogę. Mogę stworzyć z tobą. Stwórz to party, to się może będzie działa jakaś armia. Ale generalnie, no, mamy dwie karawany, które kasy chyba zarabiają troszkę, nie? No tak, 500, gdzie 100 dziennie. Te party sobie radzą, są dobrze uzbrojone. Garnizonów nie mam, bo nie potrzebuję. Mogą to być jeszcze nawet dwie party. Ale po co? By mi nic nie dało. Masz Quartermasterka. Chociaż nie bym sobie dała, nie mogę dać Quartermasterka. Sergena mógłbym dać, ale ktoś to beczka miała Sergena chyba, nie? Jeden to się nie opyla, nie? Czekajcie, która z moich osóbek, z tego co pamiętam, miała wysoką medycynę? Kto to był? Czy mi się przyśniło? Nonsun. Ali. Zakosimazaki. No tak, czyli ja mam najwyższą medycynę. Czy jak mamy te role w klanie, to mogę jakieś przyznać, tak? Bo to nie zaszkodzi. No ale też szał, to słuchajcie, nie ma. Sakoshimazaki, słabiej tam Sergena.
Sylwy to będzie scoutem. To się jakoś tam w miarę opłacało. Ale nie ma wartościowych ludzi, jakby to mnie nie martwi, bo to się da jakby nadrobić taktyką, umiejętnościami i po części niskim poziomem gry. Ale weźmy Strugię. Pocisnęliśmy tutaj, mamy kilka miast Asyrajów i tak naprawdę nic się nie dzieje. I ja nie wiem, co mam zrobić. Czy jest jakiś sposób, żeby tą grę ożywić, bo tylko mi się świetnie. No tu mam swój zakątek. Mam Resos Castle. Mam Atrian Castle. Mam Mekaloea Veas Castle. Mam Epi. Mam sporo zamków i tak naprawdę super byłoby na to być te miasta jeszcze. Ale tutaj nic się nie dzieje. Czy mam jeździć i kopać się z luteksami już przez kolejne, nie wiem, 20 lat, bo to tak by wyglądało. To nie jest fajne, co mam ganiać loterysów. I na tym ma polegać moje granie w tą grę, robić na auto takie bitwy. Nie wiem, może zacząć nową serię. Może sobie na razie odpuścić w ogóle Bannerlorda, no bo to nie ma sensu. To tak po ludzku po prostu nie ma sensu. Nie jest moja zła wola czy coś. No wiesz, że moja gra ma polegać na tym, że wojen nie będzie, a ja będę tylko się kopał z koniem. Co się stało, że mi ten spadło? Ej, coś tu się odja nie pawliło? To jest kwestia tego kwatermistrza. Któraś moja cecha wpływa? To, że jestem kwatermistrzem. Czyli już wszystko wiem. To już to ustawię. Ja muszę być kwatermistrzem. Że to mi podnosi i to znacznie, to przecież nie mogę tego zmieniać. No i cóż? I cóż, że ze Szwecji? No zdobędę trochę koni wojennych. To jest zawsze spoko, będę mógł awansować ludzi. Silver ore sprzedam. To niech zostanie. Mam masę żarcia. Mam ludzi naprawdę wyszkolonych i takich jestem pewien, że gotowych do walki i do poświęceń dla naszego wspólnego królestwa. Ale co z tego? Naprawdę co z tego? Może kupię lepsze strzały. No, ale tu miało być, a nie tam. Co ja wróciłem? Pozbędźmy się tych strzał, jednych i drugich. I kupmy lepsze. Musimy te, będą takie i takie.
Jestem ciągle, jestem niezmiennie załamany tą sytuacją. Nie wiem co zrobić. Czy ja mogę jakoś rozbujać, czy ja mogę jakoś wywołać tą wojnę? Bo wszystkie moje propozycje są odrzucane przez króla. Nikt z lordów, którzy tutaj są, nie chce mieć wojny. Mój klan się jakoś tam oczywiście rozwija, ale jeszcze potrzebuję masę renomy, żeby to jakoś puścić. Nonsun ma swoje party. Jest około 40 osób. Zawsze mi spadało przez to życie, ale niech on ma, to jest mój brat, niech mu idzie. Niech mu idzie do góry. Nonsun 600 na razie, 600 mi kosztuje. Jest to taka kwota do przeżycia. Ale no jestem w chłopce i... Co gorsza nie zapowiada się, żeby było lepiej, więc z takim pesymistycznym myśleniem was zostawiam. I do zobaczenia później. Trzymajcie się ciepło. Hej.